W minioną sobotę w 5 województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Jako pierwsi wypoczywają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Z kamerą odwiedziliśmy dzisiaj Wodzisław Śląski. Jak się okazuje, tutaj dzieci na nudę nie narzekają. A co ważne, nie nudzą się także ich rodzice czy młodsze rodzeństwo. Można najzwyczajniej w świecie wziąć sanki i pozjeżdżać z górek. Można też wziąć udział w zajęciach zorganizowanych. Wodzisławski Mosir proponuje m.in. piłkę halową i jazdę na łyżwach. I to dla tych, którzy z jazdą na lodzie radzą sobie świetnie, jak i dla tych, którzy dopiero zdobywają pierwsze szlify na tafli. Coraz lepiej, pomagają im w tym pingwiny i pandy i te dzieci po prostu łapią te łyżwy jak najszybciej. Różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy na lodzie m.in. Dzisiaj jesteśmy w gimnazjum numer 2 właśnie na halowym turnieju piłki nożnej. Pograć w tą piłkę nożną, nie tylko przed tym komputerem uzależniać się od tych telefonów i różnych tych. To jest dla nas też nie tylko, że sport, tylko to jest dla nas też zabawa. Na nudę nie można też narzekać w wodzisławskiej bibliotece. Zajęcia będą związane z muzyką. Dzisiaj Sroka Złodziejka. Dzieci wykonują różne kolorowe naszyjniki, koraliki. Szereg zajęć oferuje również Wodzisławskie Centrum Kultury. Tutaj zajęcia skierowane są przede wszystkim dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale co ciekawe, zadbano też o młodsze rodzeństwo uczestników zajęć. Za nami funkcjonuje kącik malucha. To taka nowa forma spędzania czasu podczas ferii zimowych przez najmłodszych naszych gości, uczestników naszych zajęć, oczywiście z rodzicami. Można tutaj skorzystać z fachowej opieki, ze sprzętu, z wyłożonych zabawek, z miejsca bezpiecznego, przygotowanego dla najmłodszych, podczas gdy starsza pociecha uczestniczy właśnie w zajęciach u góry. Jestem bardzo zadowolona. Mały się bawi, biega, szaleje, poznaje nowych znajomych. Jeżeli ktoś nie ma możliwości oddać dziecka do żłobka, to jest to fajny czas, fajna okazja, żeby właśnie spotkać się z innymi dziećmi. Akcja Zima trwa w mieście do 28 stycznia.